I będziemy się, myślę, że dobrze bawili. Powiem szczerze, że jestem nieco wypoczęty. Mam nadzieję, że to się dobrze przełoży też na grę. Bo dawno już taki wtorek nie był luźny u mnie. Także spoko. Co tam słychać dobrego u was, moi drodzy? Tutaj słuchacze, widzowie. Witam serdecznie wszystkich. Tak, tutaj nie będę was wszystkich może odczytywał, bo zabraknie nam tutaj czasu. Zresztą zaraz zaczynamy. Przypomnę tylko, że od 12 listopada gramy turniej szachowy w Olsztynie na żywo. I jeżeli ktoś ma ochotę się jeszcze zapisać, bo zostało, moi drodzy, już patrzę na listę, 13 miejsc na ten moment. Szybko się rozeszło, dosłownie w dobę 27 zgłoszeń, więc mamy tylko 40 miejsc, więc jeszcze 13 zostało. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam, żeby napisał maila. Wszystkie szczegóły są na Facebooku. Dobra, co więcej, za chwilę rozpoczynamy, tak, już 2 minuty, więc zaraz się skupimy tutaj na grze. Co tutaj napisałeś, Ardeno, bo widzę dłuższa wiadomość. Przeczytałeś, że nie zamierzam płacić FIDE za FM-a. Z czego to wynika i co w takim razie z IEM-em? IEM-a, no o IEM-a trzeba się starać. FM-a nie wykupię sobie z tego względu, że mistrz krajowy, to co teraz posiadam, to jest ciuteńkę lepiej niż mistrz FIDE. Mało kto chyba o tym wie. I nie ma sensu chyba tego robić. Nie potrzebuję mistrza FIDE. Mistrz międzynarodowy... Ciężka sprawa niestety, praca zawodowa, rodzina, życie, no ale chcę to jakoś wszystko pogodzić. Przypominam, że tutaj mamy zrzutkę na ten turniej 12, jeżeli ktoś chce się dorzucić, bardzo proszę, każda złotóweczka będzie mile widziana, ale już mamy tutaj ponad 200 zł zebrane, więc super, więc myślę, że osoby, które będą na turnieju, będą zadowolone. Witam serdecznie Katarzynę, chyba jako jedyną panią na czacie, tak mi się wydaje. Pozdrowienia z krainy Tysiące Jezior, pozdrawiam. Cześć Gorindzie, co gram na partię angielską? A, mam tutaj pewne takie już schematy, nieco opracowane, ciutkę. Może nie zdradzę, może się to zdarzy, zobaczymy. No cóż, za chwilę zaczynamy. Czy ja jestem zawodowym szachistą? Nie, zawodowym szachistą nie jestem. Jaki debiut sprawia mi problem? To, co gram, tak naprawdę nie sprawia mi żadnego problemu raczej. Orlineczka. Witam Orlineczkę również, jako druga pani. No i jedziemy, moi drodzy. Za sekundę. Tak, zaczynamy. 3, 2, 1. No i go. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Dobra. Mamy zawodnika CMA z Indonezji. D4. Ok, to może zagramy D6. Ciutkę inaczej. Aha, widzę, że będzie Londyn. To D6 mi tak nie bardzo podpasowało. Jakbym wiedział, że Londyn to... A, już nie jest Londyn. Już teraz mamy takie schematy pircowe. W porządku. W porządku. To może koń D7 z planem E5. Zagrajmy. Szybko przeciwnik wybił. Dobra, tu mi się chyba przyda taki ruch jak skoczek E7. Gdzie ten skoczek się przerzuca? Ciekawe. Nieco mnie zaskoczył. Mój plan jest taki, żeby tu zagrać skoczkiem na C6 i za chwilę na D4. Zawsze istnieje opcja, żeby zagrać C6, ale jak skoczek tu wejdzie, to mi fajnie będzie stał, znaczy dla niego będzie stał fajnie na D6. Można jeszcze próbować pewnie grać B6 i tak dalej. No dobra, ale goniec ruszył tu. Może zaatakować go bezpośrednio, no pewnie. Zaatakujemy go bezpośrednio, to teraz skoczek. Dobra, tu mi wisi pionek, goniec nie ucieka, skoczek C6. Zobaczcie, jak te skoczki świetnie stoją. W ogóle mega nietypowo, trzeba przyznać. Ok, no to wyprowadzamy kolejną figurę do akcji, goniec C6. W ogóle wydaje mi się, że czarnymi dostałem pozycję dobrą bez żadnego wysiłku. To jest, myślę, że sukces w debiucie, tak, tak, znaczy nawet mi się nie wydaje, jestem tego pewny. Tutaj grozi na przykład wybicie na C4 i skoczek może wziąć piona, tylko też... Nie, nie mogę, co ja gadam, przecież skoczek z C4 nie broni pionka, coś mi się ubzdurało. Ale by była gafa, dobrze, o tym teraz głośno mówię. Goniec E2, w takim razie skoczek D4, tu podstawiłem pionka. Ajajajajajajaj, ale może
przeciwnik się przestraszy. Całe szczęście, ja byłem bardziej wystraszony. No to teraz C6 trzeba zagrać, chociaż dostanę ruch B4. Dostanę taki ruch, czy nie dostanę? Może A5, a C6 mi nie ucieknie. Może A5 faktycznie. Może niech to będzie A5. Bo po ruchu skoczkiem na D5 zawsze mam C6 i ten skoczek ucieka. Będę planował sobie F5. Dobra, no i skoczek czmych z powrotem na C3 wraca. Ja mogłem pionka wziąć za darmo. Tak się zafiksowałem na ten ruch C6, że nie wziąłem pionka za darmo. Dobra, idziemy B5, B4 będziemy planować. To już jest. Te figury bardzo są ograniczone. Dobra, aj, obronił się, skubaniutki. Okej, to goniec może aktywnie na skoczka. Tutaj nie wisi, bo zawsze bije z szachem. Goniec F2 prawdopodobnie, okej. W takim wypadku grać ostro czy nie ostro? No chyba ostro trzeba, żebym się tylko tutaj nie przeliczył. F5. Czasami jak za bardzo poszarżujemy w dobrej pozycji, to może nam się to odbić czykawką. Skoczek wrócił. Skoczek wrócił. I widzę chyba już, jak mogę coś zdobyć. Zbicie tam i tu. Ale nie, tu skoczek. Nie, to nie za bardzo. Może wieża E8 się przyda. Nie wiem po co. Dobra, teraz bijemy. Myślę, że na spokojnie hetman D3 spróbujemy wymienić te hetmany. Raczej to nastąpi. Nie sądzę, że inna akcja będzie, bo inaczej sobie zagram wieżą na D8. Więc wybiję, raczej wybiję. A, nie wybił. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że ja to mogę zrobić. Znaczy, hetman mi nie ucieknie, więc teraz sobie zagram. Zagram wieżę D8. Wszystkie figury żyją. Jest pięknie. Skoczek na A3. Dobrze. No dobra, wymieńmy te hetmany w końcu. I skoczek D3 z planem wybicia tego silnego gońca. Też sprytnie, trzeba przyznać. Ale mam chyba wtrąconko. W sumie z drugiej strony. Może wieża D7? No i teraz tak, skoczek F4 wisi. Para gońców jest. Wszystkie atuty po stronie czarnych, mi się wydaje. Wyżej stoimy, centrum lepsze. Powinno to się skończyć dobrze. Przeciwnik troszeczkę gra szybko. Szybko, zaraz tu mi będzie chciał wziąć. No więc cóż zrobić? Dobra, zagrajmy sobie najpierw królem, troszkę wyżej. Będzie chciał mi wymienić, ok. Trochę mnie do tego zmusza, nie powiem, że nie, bo teraz mi wisi. Dobra, wbijmy to. No obronię tak po prostu pasywnie. Zdwoję wieże za chwilę i podziałamy wieżami na wolnej linii. Tu jeszcze na goniec B6 trzeba uważać, jak wieża będzie na D8. No ale zagramy od razu, bo mam wieża D2, wtrącenie. Jeszcze na czas trzeba zerkać, żeby tu przypadkiem ten czas nam nie umknął. Okej, to mogę teraz tak zagrać. I zbije wieża E2, prawdopodobnie zdwoi sam wieżę. W ten sposób. Ale jak zdwoi wieżę, to ja już tą wieżę uczmychnę lekko do góry. Okej, tak zrobimy. I teraz go zmusimy do wymiany. No i wieża jest ładnie na dwójce ustawiona. Skoczek E3, goniec E6 bronimy. Tutaj grozimy wzięciem piona. Dobra, to nieco go może tutaj. A może tak? Żeby ten skoczek nie miał opcji, chociaż na E4, ale tu wisi. I teraz tak sobie zaplanowałem. I chyba skoczek jest wzięty w tym momencie. No tak, już na sekundach tam popełnił błąd. Dobra, mamy skoczka, bierzemy. Brać piona, czy nie brać piona? Wezmę pionkę.
Poddał, jednoznacznie poddał. No dobra, mamy to. Partia była dosyć gładka. No to dobry początek, oczywiście. Dzień dobry wszystkim pozostałym osobom, które dotarły w tym momencie. Dobry wieczór. Także pierwsza partia w porządku. Mamy zwycięstwo. I co mogę więcej rzec? Przypominam o turnieju 12 listopada. Muszę się trochę przypomnieć. 16-latek z Indonezji. No tak, okej. Kto ma ochotę jeszcze się zapisać, to jest ostatni moment, bo 13 miejsc zostało. To troszkę was jeszcze dzisiaj lekko pospamuję. Myślę, że już za tydzień będziemy mieli komplet. Dieta wchodzi, tak, dieta wchodzi. Też sporo biegam teraz, więc no myślę, że to trochę daje w kość. Ale jest ok. Tak, 10 km robię. Może nie codziennie, co drugi dzień. Co drugi dzień teraz robię dychę. Dzień dobry, Dariuszu. Witam cię. Dzięki serdeczne za kciuki. Z Hikaru. Ja też czekam na ten moment. To będzie bardzo trudne zadanie. Musiałbym prawdopodobnie jakieś 3 z 3 na pewno zrobić, ewentualnie 4 z 4. Zobaczymy. Ale to wiecie, no, kiedyś zagram, mam nadzieję, z Hikaru. Jak nie w tym turnieju, może to w innym. A najlepiej, jakby się Hikaru gdzieś tam potknął. Tutaj przypominam, moi drodzy widzowie, o składce, o dorzuceniu się ewentualnie na organizację turnieju. Nie jest to obowiązek, absolutnie. Jeżeli ktoś ma ochotę dorzucić piątaka, to bardzo będzie mi miło. To tak, wiecie, trochę pożebrać trzeba na streamie. Wszystko idzie na organizację turnieju, tak żeby gościom i przyjezdnym było miło. Żeby się dobrze czuli, żeby mieli pełne żołądki, żeby nie byli głodni przede wszystkim. O, w ten sposób to ujmę. 9-9, no dobrze by było, nie? No 9-9 to w tym turnieju będzie bardzo, bardzo ciężko. Mamy ponad 130 ludzi, wow, dzięki, że jesteście, ale fajnie. Subskrypcja, bardzo mi miło. Paw3LX, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Właśnie ostatnio tych subów dużo dostaję, jak na mnie. W sumie już chyba 7 w ciągu 2 tygodni, to jest sporo. Tu jakieś 15 chyba jest, jakiś limit, jakieś punkty się dostaje, coś tam, nie wiem, nie znam się na tym, ale muszę kogoś mądrzejszego dopytać, młodszego przede wszystkim, który się zna na tych sprawach. Pierwsza partia do przodu, rewersiak, wszystko dobrze, pierwsza partia do przodu, w miarę gładko, więc jest fajnie. Tak patrzę tutaj, zaraz, klasyfikacja jest tu, a gry są tutaj, ktoś jeszcze gra? Nie no, powoli kończył. To dlaczego to się tak nie aktualizuje? Może się później zaktualizuje. Ok. Witam cię, subskrybencie. O której turniej w Olsztynie? Całe info, słuchajcie, jest na Facebooku. Jest też w shorcie na YouTubie. Wszystko jest. Wystarczy tylko zajrzeć. No ale tutaj na streamie oczywiście powiem. O 17 planuję ten turniej rozpocząć. I prawdopodobnie on potrwa do 21, tak 4 godzinki się powinniśmy wyrobić. Potem jakieś jest karaoke zaplanowane. Tylko że to jest zaplanowane w klubie, akurat nie przeze mnie, ale można oczywiście skorzystać jak najbardziej. Są też stoły bilardowe, chyba najlepsze w mieście. Znaczy, to jest chyba klub bilardowy najlepszy w mieście, jeśli chodzi właśnie o bilard. Więc stoły są porządne, więc będzie można sobie też popykać w kulki. Jaki mam komputer? O Matko Bosko, a co to za pytanie? Pominę. Pomidor, jak to mówią klasycy. Ja bym przyjechał, ale muszę łojca na ślub zawieźć i odwieźć. Dobrze brzmi. No to wszystkiego najlepszego dla tatusia, no. Dobra, czekamy, czekamy. Jest, już druga runda, ale szybko poszło. Już jest arcymistrz, słuchajcie, świetnie. Świetnie, mamy arcymistrza, bardzo dobrze. Gramy, gramy, skupmy się. Tak, zrozumiałem, że na jego ślub, zrozumiałem. Dobra, D6. Zagrajmy G3. Troszkę nietypowo dzisiaj. Okej. Okay.
4 wrzućmy od razu. Spróbujmy grać logicznie. No ja lubię tego pionka jednak przepchać niż skoczek E2. Skoczek E2 też możliwe, ale wolę przepchać jednak, mieć trochę czasu właśnie tutaj na rozwój. Skoczka na E2 tak też nietypowo postawiłem. No pionkiem tym tu się broni, robimy roszadę. Dobra, aha, sprytnie, sprytnie, sprytnie zagrał, sprytnie, bo jak tu wezmę, to tu mi weźmie. Dobra. F3 twardo będziemy grali. Trochę mi się dziurki porobiły. Tak sobie zaplanujmy. Jeśli G5 to koń H3, koń F2. Tak to widzę. Ewentualnie goń CF1 za chwilę. I tutaj czarne mają dobrą grę. Na pewno. Wszystkie figury u niego pohulały dobrze. Dobra, tu muszę zagrać B3 bez dwóch zdań. Skoczek B2 będę również miał posunięcie w razie czego. Ale goniec F1 mnie bardziej interesuje. Skoczek B2. I już mam jakieś opcje w stylu skoczek na D3, ewentualnie tutaj skoczek na D3. No tak, ale on gra tutaj dosyć dobrze. No bić muszę. Okej, wymianka. I próbujemy wymienić. Dobra, teraz tak, dostanę G5, tu dostanę strzała. Królem zbijemy, żeby bronić na E3. Skoczek odejdzie. Wieża E2. I teraz wieża B1. Strasznie tutaj staram się uważać, ale może nie ma co panikować. Wydaje mi się, że wieża E2 to jest dobry ruch. Dobra, tu mnie wiąże ładnie. Wieża B1 raczej zagrać trzeba. No i królem zaś ze związania zdecydowanie. Jakiś hetman D3 mi się tutaj też po głowie roi. Tak zagrajmy, spróbujmy. No skoczek F4 stoi tak nietypowo bardzo. Przypuszczam, że on mi hetmana nie wymieni. Ale czuję, jakbym tutaj teraz nabierał skrzydeł troszeczkę w tej pozycji. O! Ciekawie, ciekawie pograł. Żebym się tylko nie przeliczył. Tak, spróbujemy. Tutaj uderzę. Hetman za dwie wieże. Czy to jest dobry pomysł dla mnie? Nie wiem. Właśnie przy takim królu. Bo planuję na B4 zbić. Właśnie, jeszcze tego uczynić nie mogę. Żebym tutaj gafy nie popełnił. Uciekamy skoczkiem. Ten skoczek zaraz będzie miał fajne opcje. Dobra. I teraz tak. Czy coś podstawiłem? Tak szybko zagram? Chyba nie. Może tam coś postraszę, o ile to będzie dla niego straszne. Coś tam postraszymy. Szach jakiś może nastąpić nieprzyjemny na D3 skoczkiem. To może być bardzo nieprzyjemny szach. Dobra, idziemy skoczkiem na D4.
Szach, król G2. Wymiana. Ła, tego się nie spodziewałem, ale ja nie muszę wymieniać. Dobra, ryzykujemy, bijemy pionka. Skoczek C6 będę planował. Ojej, hetmana podstawiłem. Dobra, mamy gafę, nie? Mamy gafę. No dobra, muszę poddać. Zafiksowałem się tutaj na to, że tu już skoczek na C6 idzie. No taka partia troszkę, bym powiedział, bojaźliwa z mojej strony. No tu podstawiłem, tak. To niepotrzebnie. Pewnie trzeba byłoby co tu zrobić. No pionek jest groźny, niestety. No to jest na pewno gorsza pozycja. Białych, jak nie przegrana. No dobra, podstawka hetmana, trudno. No trudno, no cóż mogę powiedzieć. Po partii. Zamykam ją, żeby tutaj zła energia odeszła. No dobra, czekamy na rundę numer 3. Trudno. Jeden z dwóch, tak jeszcze nie zaczynaliśmy. Ostatnio. Więc może też dobrze będzie wróżyło. Jak było z 2 z 2, to chociaż też 2 z 2 było świetnie. Może trzeba zacząć przestać liczyć punkty. GM, a nie, słuchajcie, nie, to, że GM grał, to, że niepewność siebie, no, ma to pewnie jakieś minimalne znaczenie dla mnie, ale bez przesady. No 2600 ponad 30, jasne, w internecie to się troszeczkę jednak wyrównuje. No ale wiadomo, arcymistrz, to arcymistrz, za darmo mu tytułu nie dali, przecież coś tam grać potrafi, przecież ten GM, każdy GM zresztą coś potrafi grać, bez dwóch zdań. No dobrze. Dobrze, co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobić? Czekamy na rundę trzecią. Grają jeszcze coś. Właśnie tutaj się jakoś dziwnie teraz ułożyło, że nie aktualizują. Że jeszcze jakieś gry niby są. Zobaczcie, ile giera już troszkę się pokończyło. Nie wiem dlaczego. Kiedy ja robię GM-a? A w przyszłym życiu pewnie. Dobra. Dobra, czekamy cierpliwie. Fajnie, że jest was tak dużo. Dzięki serdeczne za obecność. Mamy ponad 160 osób. Bardzo mi z tego powodu miło. Kto w ogóle gra z polskich zawodników jeszcze Title Tuesday, czy się orientujecie? Dawid pewnie gra i Szparu z tego, co kojarzę. Mam pozdrowić żonę Sarę, która cierpliwie znosi, że oglądam twoje wszystkie. No, jeżeli taka jest konieczność, to pozdrawiam żonę Sarę. Serdecznie pozdrawiam. Czy stoczę pojedynek z kim? Z Fame MMA? Zwariowaliście? Ja mam się tłuc? Mam ciekawsze w życiu zajęcia, więc dzięki. Prosto na niby. Dobra, pogadamy, jak się spotkamy. Co to za tu komentarze? Damian jeszcze chyba gra. Jak dobrze zapłacą, jak zapłacą bańkę, to się zastanowię. Nie, oczywiście żartuję. Nie wziąłbym w czymś takim udziału. Raczej nie wziąłbym, bo to wymaga kilka miesięcy dobrych przygotowań, a ja nie mam kompletnie też na to czasu. Na pewno ciekawe wyzwanie, aczkolwiek. Po co sobie dać obić, wiecie co? Tam młodzi, powiedzmy, ludzie, którzy nie mają może jeszcze dzieci, to niech się leją, jeżeli mają ochotę. Ja nie za bardzo w to wchodzę. Aczkolwiek to jest takie tam moje luźne zdanie. Nie rozmawiajmy może o tym, bo są lepsi szachiści, którzy mogliby wystąpić w Fame MMA. Mecz o Mistrzostwo Świata w szachach, kto wygra? No, wydaje mi się, że Carlsen jednak jest jeszcze głównym faworytem. Chyba to on jeszcze jednak tutaj da radę. Pamiętasz, jak było po 10-17 osób na streamach? No, było kiedyś, oczywiście, każdy kiedyś zaczynał. Czuję, że gram z jakimś dzieckiem Węgry, bo widzę po zdjęciu. Znaczy z dzieckiem, może nastolatek, ale jedziemy. C4. No dobra, gramy swoje.
No, Marian Czallo mógłby wziąć w tym udział, na pewno tym bardziej, że on trenował sztuki walki, więc byłoby mu pewnie zdecydowanie łatwiej. I tutaj mamy taki plan pod tytułem skoczek E6A. Już tego planu nie mamy, no to idziemy A6, B5. Ładnie mnie tu zamknął, widać chłopaczek coś tutaj kombinuje, oby tylko mnie nie zajechał. Tutaj skoczek D4 muszę raczej zagrać. G4 dostanę. Zbił? Gońcem zbił? Tą figurą, która ma atakować skrzydło? No to coś mu się pomyliło. No dobra. Okej, okay. I wpakuje się w ogóle gońcem tutaj na E3. A co mi tam? Niech mi tego gońca potem wieżą z F3 zbija. No pewnie tak też może zrobić. Wpakujemy się tam sobie gońcem i będziemy męczyć. Albo będziemy przynajmniej stwarzać pozory. Chociaż jeszcze E6 było też ciekawe, żeby nieco rozbić tutaj te pionki. No ale on bez gońca czarnopolowego to za bardzo mnie tutaj nie powinien zaatakować. Okej. No i goniec. I tutaj będziemy wybijać gońcem. Ewentualnie pionem też, ale chociaż goniec może sobie tutaj nieźle podziałać. To wieża C8. Mamy wolną linię. W ogóle goniec, zobaczcie, bardzo fajnie broni pola C1 i zaraz sobie zagramy hetmanem, spróbujemy wymienić i grać na aktywność. Taki tutaj plan widzę. A, pionka chcesz mi wziąć i chyba go weźmiesz. Może E5. Ładnie. To sobie wymyślił. No dobra, pionka trzeba oddać. Przez hetman C5 pójdę. No pionka dodamy, ale goniec to goniec. Okej, okay, wieżyczka, rzecz jasna, żeby była aktywna. Teraz grozi wzięcie skoczka, więc skoczek musi uciekać. Nie ma dobrych pól raczej, bo i tak wchodzę później na C2. Będzie ta aktywność. Będzie ta aktywność. Okej, okay, mamy to. Teraz jak mi na przykład przepędzi gońca wieżą, na przykład, nie przepędził jeszcze. Dobra, zdwajamy wieżę. I teraz się zastanawiam, no bo gońca chyba trzeba zachować tutaj na tej diagonali. No właśnie. Tak trzeba zrobić, żeby na C1 mi nie wskoczył. I teraz pytanie dalej, jak progres robić? Na pewno mogę tak spróbować. Mogę też B4, goniec A4, coś takiego. Goniec B5 również. Nie, no myślę, że bez pionka ta pozycja jest w porządku. Chociaż skoczek teraz tutaj zbił. To mnie trochę zaskoczył. Ten goniec jeszcze może tędy przejść sobie dosyć sprytnie. Skoczek, chociaż goniec pilnować musi na C6. Aha, bo jeszcze są takie opcje. Nie, no dobra, gramy tak. A goniec D1 sobie zaplanował chłopak. Dobra. No wieżą wracamy. Jak skoczek D4, to wtedy goniec G7. Już tutaj C1 nie trzeba tak mocno bronić. No tym bardziej, że już mu zostało 20 kilka sekund, więc przypuszczam, że trochę będzie się gubił. Znaczy mam nadzieję, że będzie się gubił. Atakujemy piona. Para gońców tutaj dobrze działa. Wolna linia, para gońców. Wchodzimy, męczymy. Skoczek D4, goniec E3. O! Znowu tu zagrał. No dobra, muszę wrócić. Pewnie powtórzy. Okej. Zagrajmy teraz, a może królem. Niech on sobie jakiś ruch wykona. To też jest na pewno jakaś tam strategia. No i podstawił, dokładnie. Podstawił.
No to już jest figurka więcej, to już jest na luzie. Można próbować wymieniać. Wszystko tutaj można robić. Wszystko i nic. No dobra, w ogóle zbiję gońca. Może trochę nonszalancko, ale dwa gońce na wieżę sobie powinny poradzić. Na pionka. No i okej. Spróbujemy go tu nie wpuścić. No jest. To na spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Dwa punkciki są. Są. Więc jest dobrze. Fight z Hikaru? Nie, no Hikaru. A co, Hikaru też przegrał? Jeżeli Hikaru przegrał partię, to zawsze jest szansa, ale przy takiej dużej ilości osób na pewno jest to trudne. Matko Łosowski, 3 na 3. Aha, Matko Łosowski jeszcze gra, no pewnie, przecież. No okej. Okay. Dwa na trzy, jest dobrze. Przypominam jeszcze raz, troszkę pospamuję osoby, które jeszcze nie wiedzą. 12 listopada organizuję turniej dla osób 18+, w Olsztynie na żywo. Godzina 17, jest to piątek, długi weekend. Jeżeli komuś pasuje, zapraszam. Trzeba się wcześniej zgłosić. Całe info jest na Facebooku lub na Shorcie, na YouTube. Zapraszam do zapoznania się, jeżeli ktoś ma ochotę. Zostało 13 miejsc. Bardzo szybko się rozeszły tutaj zgłoszenia, więc fajnie, cieszy mnie to niezmiernie. Jest zainteresowanie. Także myślę, że będzie sympatycznie. Jeżeli ktoś ma ochotę dorzucić się tutaj do organizacji, tu jest pasek na górze nade mną. Zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę również. Wiem, że to tak trochę nieładnie prosić o kasę, tak? Ale to i tak już nawet to, co jest, to jestem bardzo zadowolony mimo wszystko. Całość oczywiście kwoty idzie na organizację turnieju, żeby zawodnikom żyło się lepiej. Znaczy się na turnieju, żeby było, myślę, że sympatycznie. Oby dziewiąte miejsce, dziesiąte miałem, ale wtedy mi się rozłączył internet, no to też pechowo jedną partię, znaczy pechowo, no rozłączył się internet i jedna partia była mniej. Tu przegrałem na czas. Jak mi się dzisiaj rozłączy internet, co raczej nie wierzę, ale jakby co, jestem przygotowany, mam tutaj komórkę. Więc z telefonu ruszymy w razie czego. Dziękuję za punkty oczywiście, dziękuję, dziękuję. No i cóż, kto tu jeszcze gra? Sprawdźmy, kto tu jeszcze gra. Są jacyś Polacy? Damian Lew tak może gra. O, remisik. Ok. Dużo osób ma po 3 punkty w ogóle, strasznie dużo. No i fajno. Tak, finał szachy Fischera w Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców, to prawda. No takie to mieszane mam uczucia co do tego jednak. W ogóle nie doczytałem komunikatu, to był ostatni punkt w komunikacie, którego też nie przeczytałem, że szachy Fischera, bo w innym wypadku to nie wiem, czy bym się zdecydował tam na grę w eliminacjach, ale to już nieistotne, no eliminacje pograne, wyszło fajnie, znaczy fajnie, no bez kwalifikacji, ale było dobrze, no blisko było. W ogóle te kwalifikacje chyba są po to, bo mamy taką sytuację, jaką mamy, epidemiczną. A normalnie ten turniej się odbywał na żywo cały czas i każdy chętny przedsiębiorca mógł zagrać. Dobra, następna runda się już rozpoczyna za moment.
Hikaru nie widać, więc musiał gdzieś tam chyba zgubić punkt lub połówkę. Silni zawodnicy dzisiaj są. Aleksander Zubow, bardzo silny arcymistrz, który w internecie gra niezwykle silnie. Hikaru ma dwa punkty. O, może zagram z Hikaru. Dajcie mi Hikaru. Okaże się, okaże się. No, trzymają nas w niepewności długo. Trzymają. A Czigor idzie różnie. Kelner 66, 5 dych do Nate'a na organizację turnieju. Serdeczne dziękuję, ale miło, ale dużo kasy w ogóle. Serdeczne dzięki. Wow, no to się nazywa coś. To już mamy prawie 300, bo tutaj jeszcze 25 zł muszę do tego doliczyć. Serdecznie dziękuję. Tak, słyszałem o Czestępo. Mamy arcymistrza. Dobra, jedziemy. Fajnie, że jest drugi arcymistrz. To mi się podoba. Trzeba tylko zagrać. Zagrać trzeba szach. Dobrze teraz. Przełamać troszeczkę tutaj. Skoczek tutaj. Dobra, skoczek F3. Ok, H3, żeby mi goniec nie wskoczył. Tak, trochę nietypowo. No dobra, gramy swoje. Na E4. No i wyszła królewsko-indyjska. Od razu zagrał tutaj? No dobra. Lecę skoczkiem. Bardzo intuicyjnie na E6. Znaczy, jeszcze nie muszę, bo mogę jeszcze na przykład, powiedzmy, mogę zagrać tak. Przytrzymać punkt E4. Jeszcze zdążę z roszadą, zdążę też tu. Jak mnie przepędzi, to wtedy zagram skoczkiem. I teraz pytanie. Przepchał. Okej, okay, przepchał, to ja muszę teraz tak gońcem się ustawić, żeby tu trzymać diagonale. Później tam będziemy się ładować. No dobra. Tutaj widzę, są zapędy mojego przeciwnika. Lecimy do góry. Podstawiłem piona. Nie, nie podstawiłem. Podstawiłem? Podstawiłem. Niestety podstawiłem. Ale to niekoniecznie jest podstawka, bo jest goniec D3. I potem tam. A skoczek się nie może ruszyć, bo jest E7. No właśnie. Tak po prostu weźmie mi pionka, co? Nawet się nie zapyta. To tak można? Jak zbije, to wieża B1. Chcesz gońca chcesz też wstawić albo zagrać C5. Jest czysty pion mniej. Jest czysty pion mniej. Spróbuję jednak te hetmany wymienić. A tu oddam kolejnego pionka wtedy. Tak. W ogóle bez gry, co ja w ogóle gram? Ale otworzą się linie, będziemy próbować tutaj czarować, no nie ma innego wyjścia. On na pewno weźmie tego pionka. Na pewno? Nie wiadomo, zobaczymy. Wziął i nawet jeszcze w lepszej wersji. Dobra, biorę. Ale zaraz, zaraz, ja teraz mam taki ruch, jakąś aktywność, tylko czy on nie będzie miał za dużo pionków, jak mi weźmie na A2. Nie, a na A2 nie może wziąć, bo gram goniec D2. Dobrze wyszło, dobrze wyszło. Biorę na B7, jakąś aktywność złapię może gońcami za chwilę. Na razie są dwa piony mniej, jednego odzyskuję. Dobra, trzeba przyspieszyć go tutaj, poszukiwać nieco. Okej. Okay. Wziąć muszę, nie mam wyjścia. Słusznie.
Goniec tam może sobie fajnie zagrać, ale to jeszcze muszę zdwoić wieżę. Tu mnie będzie chciał zamknąć skubaniutki. Dobra, to ja teraz przerzucę gońca. Będę skoczka atakował. Goniec złapie mi aktywność, też będzie dobrze. Dobra, w ten sposób próbuję. Ok, lecimy tak. No i wydaje mi się, że przeciwnika tutaj gniotę. Tak mi się wydaje, bez tego pionka. Mam nadzieję, że to tylko mi się nie wydaje. Może tak w ogóle. Może tak. Tak. I chyba zdobywam materiał. A nie, skoczek E6 jeszcze ma. Dobra, ale tam jest aktywność. A, potem gram goniec A5. Wygrywam figurę? Czy ja wygrywam figurę? Chyba tak. Goniec A5 za chwilę. Goniec A5. Mam go. Goniec działa. Mam go, słuchajcie, mam go. Nie mam go. Znaczy tak, mogę zbić wieżą i będę miał dwie lekkie za wieżę. Jak wezmę gońcem, on wieża F8. No właśnie. Otóż to, mogę jeszcze zagrać tak w ogóle. Potem zbić tu, nie, nie mogę. Muszę chyba, to będzie trudna końcówka, ale tak muszę próbować grać na wygraną. Nie mam innego wyjścia. Może jakiś był, ale mało czasu na przemyślenie. Teraz nie puścić tutaj. Właśnie, nie wpuścić wieży. To będzie trudno. Może A6 zagrać, tam mi wejść. Król ucieknie. Ważne, żeby tych pionków nie stracić. H4 myślę, że ruch potrzebny. Żeby król miał nieco więcej swobody. No dobra, tak zagrać musiał. Okej. Okay. I tutaj zagrajmy tak, żeby się trzymać pionka. No, może to być bardzo trudna pozycja do wygrywania, ale spróbujemy. No, szacha dał, wiadomo. Teraz weź to wygrywaj. Weź to wygrywaj w ogóle, weź się przez to przebij. Strasznie trudno będzie. Teraz jakiś plan muszę wybrać. Na pewno królem do góry może tak. Przejdę gońcem. Goniec w ogóle nie ma za bardzo gry. Tak spróbujemy. Źle. Goniec na G5 by się przydał. No właśnie, goniec na G5 byłby zdecydowanie lepszy. Teraz pozbawiłem się chyba szans na wygranie pozycji. Chyba, że na jakiś czas będę tutaj próbował. Co? Ja dobrze to policzyłem. Weźmie mi gońca teraz? Chyba nie. Wziął. Skubany. Co to za końcówka przerażająca? Dobra, mam go. Nie mam go. O kurde, nie mam go. Mam go. Prawie go mam. Jak to wygrać? Ktoś mi podpowie? A, już wiem. Ok. Ale partia. Ale się działo. Masakra. Mamy cię, arcymistrzu. Ale się działo. Jeszcze ta końcówka na tych sekundach. O, rety, 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 rety. Tak, analizka może być tej partii, słuchajcie, ale się działo w tej partii. Masakra, ale jestem zadowolony. Bardzo zadowolony. Jest przełamanie, jest arcymistrz, jest. Jest dobrze, ale tam popełniłem trochę błędów. Ale względnie czysto, powiedzmy, no. Żebym miał tak czysto w pokoju jak w tej partii, to byłoby świetnie. No tak, poszło nieźle, to prawda.
No teraz mamy chwilę przerwy, zawsze po czwartej rundzie. Możemy sobie teraz pogadać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tego donejcika pięknego, soczystego. Pięć dyszek wpadło, jak świetnie. W ogóle już prawie 300 mamy na organizację, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Tam w ogóle ten PayPal też zabiera jakieś prowizje chyba, no ale to już jakieś minimalnie. Bilans 3 na 4. Jest dobrze. Jest dobrze. Tym bardziej, że drugi arcymistrz już, więc jest w ogóle skalp arcymistrzowski. Skalpy trzeba zbierać, publikować i żeby gdzieś tam się niosły po internetach, będzie zawsze pamiątka. Chociaż wiecie, no wiadomo, że w tych partiach internetowych jest więcej gramy z arcymistrzami, więcej mamy szans, żeby z nimi grać i wygrywać. Wygrywać. Szans na wygrywanie. No ale dobrze, 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 dobrze. Skrzydła urosły. Trzeba zachować spokój. Dobrze, jest teraz chwila przerwy jeszcze. No właśnie, Hikaru, to czy Hikaru jest jeszcze szansa? Zgadza się. Chociaż Hikaru tam pewnie jest dobierany przez lepszych zawodników, tych 2,5 punktowców w tym momencie, znaczy z czwartej rundy. Dobra, za dużo gadam, komplikuję. Jedziemy dalej. Dobry wieczór, witam Cię, Korwinie. Dobrze, wszystko? 3 punkty na 4. Jest cudownie, póki co. Cudownie. Znaczy jest dobrze. Rekord. Rekord to było 7 na 11, aczkolwiek jak jeszcze Tagged Tuesday grałem wcześniej, to był 10-rundowy, nie 11. No i z 10 rund również miałem 7 punktów. Więc ten 7 na 10 był bardziej wyśrubowany. System z G3 dla białych w kidzie? Normalny, debiut jak debiut. Spokojniejszy troszeczkę, powiedzmy, system dla białych. Bardziej pozycyjny. Okej. Jest dobrze. Młody garnuch. Już mówiłem przed chwilą, jaki mam rekord w Tagged Tuesday. 7 na 10 i 7 na 11. Jakoś chyba tydzień temu była szansa na rekord, 2 tygodnie wcześniej również, jakoś tak. No w każdym razie są zapisy na YouTube, można sobie tam oczywiście pooglądać, jak ktoś ma ochotę zobaczyć te maratony. Wyglądam, jak miał 21 lat? No, pomyliłeś się o rok, no mam 20. Ale dobra, jakoś przeżyję, że mnie trochę postarzałeś. Jaka jest moja główna praca? O właśnie to. O właśnie to. Nie, no żartuję. Streamowanie czy tam YouTube nie jest moim głównym zajęciem, ale szachy są moim głównym zajęciem. Uczę, mam działalność gospodarczą od 10 lat, która się nazywa, tak dla niektórych pewnie będzie to zaskoczeniem, szachuś. Więc tak to, no, tak się nazywa, pod dzieci bardziej to zostało wymyślone. I uczę dzieciaki, głównie w oświatówkach, w placówkach oświatowych. Tak, przedszkola głównie i szkoły podstawowe. Ja mam średni wiek? Ja mam średni wiek? Chłopie, ja mam 34 lata i jeszcze nieskończone, kończę za 4 dni. I to jest średni wiek? To jest młodzieniaszek jeszcze. Naprawdę? Korwinie, myślałeś, że mam 16-17? No bardzo mi miło, no. Tu trzeba ukłon w kierunku rodziców skierować za dobre geny. Aczkolwiek jeszcze jakieś 4 lata temu, czy 3, wyobraźcie sobie, zapytali mnie o dowód w Lidlu. No, to już wiadomo, co kupowałem. Prezent oczywiście. I się zdziwiłem mocno. Ekspedientka oczy zrobiła, jak zobaczyła PESEL w dowodzie. Jak reagujesz, jak widz podbija pod zdjęcie? Mało sytuacji takich miałem. Nie ma problemu, luz. Paczkę z piaski nadmorza? Przyjmę. Będę teściowo przyzwyczajał do piachu. Nie, no żartuję, tfu, tfu. Tfu, tfu, tfu. A właśnie, prodziekanie, rower 20 kg mniej. Powiedz mi proszę. Czy ty przyjeżdżasz do Olsztyna, bo nie dałeś znać? Jak nie dałeś znać, to przypuszczam, że nie.
zostałeś wolny niby, ale jest jakieś ale. No, nie namawiam za bardzo, ale myślę, że będzie super, bo już widziałem, kto się zapisał i też sporo widzów, właśnie no, nowe twarze, super ancko. Ja niegrzeczny, ja jestem do rany, przyłóż, chłopie. Nie wiem nawet, co to jest. Teamix. Nie mam pojęcia, o czym rozmawiamy. Wahasz się jeszcze. To się wahaj dłużej, bo zostało 13 miejsc. Info o turnieju na żywo jest na Facebooku. Zostało 13 miejsc, moi drodzy. Przypominam, że mogą wziąć w nim udział osoby pełnoletnie, gdyż będzie to turniej od 17. No, wiadomo, bardziej tak na luźno, przy piwku, pogadać, wyluzować, pograć w szachy, after, karaoke, bilard, szachy. No, myślę, że będzie bardzo sympatycznie. Dobre jedzonko, no to co tygryski lubią najbardziej? No, ja nie ukrywam, lubię dobre jedzonko. A że rzadko się wychodzi na miasto, żeby troszkę od tej codzienności uciec, to będzie bardzo dobra okazja. Hikaru o jako graczu? Świetny arcymistrz. Wspaniały popularyzator szachów na świecie. Tyle. Czy dobrze gram bilarda? Nie najgorzej. Nie najgorzej. Rozrzucić szachownicy? No nie bardzo. Na turnieju raczej nie bardzo. Nie polecam. Raczej kulturalnie będzie. Możesz wziąć swoją szachownicę, nie ma żadnego problemu. Inne partie. My tu sobie gadamy. Inne partie się, przypuszczam, że już skończyły, bo teraz trwa troszeczkę dłuższa przerwa. Ile mam wzrostu? 182. A 183 w dowodzie, w sumie nie wiem po co. A jak się te buty założy, to pewnie i 4. Co znaczy miodek pozycja? No wspaniała. Pyszna. Słodka. Samo przez się. Nie no, mówcie mi po imieniu, jakie pan. Pan to będziecie mówić mi nigdy. Kto jest numer 2 na świecie teraz? Na świecie obecnie numer 2. Ciężko to stwierdzić, ale wicemistrz świata prawdopodobnie. Dobra, mamy. FM. Ojej, jaki silny FM. B3. B3. Dobra, jak tu zagrać, żeby to wyglądało logicznie? Gramy swoje. Nie będziemy tutaj kombinować z jakimiś schematami. Tylko gramy swoje. Ja widzę, że FM internetowy zawodnik. Okej. No dobra. Może A5. Z planem A4. Jest zaskoczenie. Tutaj zostało to zagrane. Okej. To tak. Jeżeli zagra tak, to ja zagram D5 teraz. Żeby tutaj przeciwnika troszeczkę. O, i B5 teraz. Będziemy trzymać pole C4. Tutaj zagramy teraz C6. I skoczek D7, taki plan będę tutaj próbował stosować. No on będzie gryzł, to jest naturalna sprawa. Będziemy mocno bronić. I tak. Też się przecież ładuje tutaj ładnie skoczkiem. No dobra, muszę tak zagrać. No mój goniec nie ma gry, oczywiście. Jak mi zagra tak, to w ogóle będzie smutno. Od razu jakoś go tam sztucznie przerzucimy. No i to jest taka pozycja, gdzie trzeba grać trochę na głowę. No, prowokuję, żeby wybić. Ale zaraz, przecież ja mogę wybić. I biorę pionkę na D4. Hop. Może on to zrobił świadomie? Może świadomie, może nie. To się ładujemy się na D5. Będziemy twardo bronić pionków. Czy tak w ogóle grożę? Hetman może się poplątać nieco. Może wtedy hetmanem na E3, jak wieża D1. Nie lubię za bardzo takich pozycji, bo tutaj czuję, że przeciwnik ma kontrolę nad moją grą.
Tutaj pionek jest słaby, oczywiście, ale skoczka będę twardo trzymał i próbował tutaj jednak gnieść. Teraz zostawimy pułapeczkę. Można w ogóle pułapeczkę zostawić? Nie, myślę, że tak zagrać. Nie, wyprowadźmy gońca. Wyprowadźmy sobie gońca. Wiem, że on stoi tutaj fatalnie. Wręcz skandalicznie, ale. Ale teraz z nim wrócę. Ojej, podstawiłem hetmana. Na litość boską. Na litość boską. Widzicie, jak ja gram? Od świetnej partii do beznadziejnej partii. Masakra. No, hetman nie ma ucieczki. No, drugi raz już podstawiam hetmana. No, muszę zbić. Nie ma wyjścia. Jeszcze powalczymy oczywiście, ale to już walka jest do jednej bramki. Przykro, przykro. Przykro. Jeszcze ten, żeby miał, jeszcze on, żeby on jeszcze nie miał aktywnych figur, to ja cię rozumiem, ale on ma aktywne figury. Ależ tego hetmana oddałem. Widzicie, ze skrajności w skrajność. Hetmanem na b6 trzeba było uciekać ten pionek. Jeden pionek, jak widać, kariery nie zrobił. Ja to już mnie tak gniecie, że aż przykro. Otóż to. No dobra, graj sobie tutaj tym skoczkiem. Ha, zbijesz mi gońca. I potem tutaj. No właśnie. Pionki mi pozbiera tutaj wszystkie. Cudów nie będzie. Wezmę. Co mam nie wziąć? To i tak bez znaczenia. Chociaż jeszcze wieża D7. Wcześniej można było jakąś kontrę próbować. Uciekną tutaj ze wszystkich szachów. No, plan jest taki, żeby wieżę zdwoić. A, wymieniam jedną wieżę, ale spryciarz nie wymienia. Jeszcze nie teraz. Albo teraz. Dobra, szach, tak. Ja no już ma pionki. Żeby nie miał tych pionów, to jeszcze można było udawać głupka. Na pionek zasuwa. Dobra, słuchajcie, nie ma sensu grać tej partii dalej kompletnie. Podstawka, niestety. Fatalna podstawka hetmana. No dobra, trudno się mówi, lecimy dalej. 3 na 5 to nie jest zły wynik przecież. Dziś sobie robiłem test na szachistę, jaki mam styl szachisty. Dawid o tym zrobił chyba filmik ostatnio. I wyszło mi, że mój styl jest podobny do Wasilija Iwańczuka. Nieco romantyczne szachy. No i chyba tu się zgadza.
Ja myślę, że w większości osób tutaj początkującym, powiedzmy, no nie obraźcie się za to, ale osoby, które zaczynają grać, to chyba wszyscy grają ostro. Znaczy wszyscy, no większość, tak mi się wydaje, więc. No ale to mogę się mylić, bo to takie pewnie nie jest do końca miarodajne. No cóż, ekscytacja po wygraniu turnieju, po wygraniu partii z arcymistrzem i teraz od mistrza FIDE. Ale zobaczcie, bo mistrz FIDE, widzicie, jaki ma ranking 2750 i to jest zawodnik, który na pewno jest zawodnikiem młodym, jestem przekonany. No i który w internecie po prostu troszkę wymiata, więc trudniej się gra z takim zawodnikiem w Blica, powiedzmy, niż z arcymistrzem jakimś tam, powiedzmy, w miarę przeciętnym, tak uważam. Więc to nie była łatwa partia na pewno. No, broń Boże, ja się tutaj nie usprawiedliwiam oczywiście, ale tak to z reguły wygląda. Capablanca, czyli takie masz szachy bardzo pozycyjne. Spokojne. No dobra, czekamy sobie cierpliwie na kolejną rundkę. Zobaczmy, jak gra Hikaru. Z Gatą Kamskim wygrał. Już nie zobaczymy, jak grał. O, zostały 4 partie. 5 partii. Jednak się coś tu aktualizuje. Okej. Ktoś jeszcze gra. Ktoś jeszcze gra. To jest remizik, chyba w miarę prosty. Wystarczy wieżą atakować króla albo obronić pionka. Wieża F5 prawdopodobnie, a nawet król też działa. No tak. Wystarczy szachować. Doświadczeni zawodnicy. Mamy remisik, ok. Znaczy, przeciętny arcymistrz, mi chodzi o to, że taki arcymistrz z doświadczeniem, powiedzmy. Z dużym doświadczeniem. Bo zwykle bywa tak, że osoby w dojrzałym wieku, arcymistrzowie, no to pewnie w internecie tam nie są aż tak mocno obyci. Znaczy, dobra, to są takie tam rozkminy, wiecie. Różnie to bywa. No ale mistrz FIDE, młody zawodnik, który w internecie po tym rankingu było widać, że jest wymiataczem, no. To nie znaczy, że nie można wygrać z każdym. Runda za chwilę kolejna. No, trzeba się skupić. Teraz trzeba się skupić, bo trzeba szukać punktów. Lecimy, zaraz lecimy z tematem. Teraz runda szósta się rozpoczyna, dobrze mówię? Czy piąta? Ile mam punktów? 3. 3 na 4 było, 3 na 5. Szósta runda. Tak, Korwinie, dokładnie tak jak mówisz. Lubię poświęcać figury. W zamian za aktywność. Solidny atak. Wysyłałeś maila, ok. Przeczytam później. No, pozdrowienia, pozdrowienia, Rutra. No, widzi. A Hikaru ma 5 na 5. On tam się nigdzie nie potknął. CM. Jedziemy. Agresywne D4. Kto nie wierzy, niech patrzy. Okej. Okay. Równie agresywne D5. Dobra. Tutaj te warianty coś mi mówią. W ten sposób. Dobra. Bijemy.
Nieco będzie symetrycznie, ale zawsze właśnie w symetrycznych pozycjach, jak ktoś ma tempo więcej, to ciutkę może lepiej. No jak skoczek C6 zagra, to już w ogóle, nie? Będzie powtarzał po mnie ruchy? Nie, nie będzie powtarzał. No dobra, no to zmieniamy coś. Trzeba coś zmienić. Próbujemy sztuczek. E4 może się przyda. Tu się szykują jakieś opcje, więc H3. Zaraz. Tutaj i będziemy chyba atakować przeciwnika. Na H7 jakieś tam palnięcie istnieje zawsze. Właśnie. Tutaj mogłem już się zastanowić, a nie pomyślałem, ale dobra. No właśnie, zagrał H6. Wszystko zauważył. Okej, no A3, żeby B4 odpędzić tego gońca nieszczęsnego. Myśli. No dobrze, myślenie ma przyszłość. Oby tylko nie w tej partii. Gdzieś aktywność jakoś trzeba znaleźć. Tylko może tak w ogóle. No może tak. Tak wydaje mi się, że trzeba. Jedno zbijemy. Z planem Hetman D3 i wiadomo co. Drogi przyjacielu, tak mi zagrałeś. To idziemy na mata. Konie F8 dostanę pewnie. Konia 1 jakieś trzeba będzie zagrać. Wolnej linii. Coś spróbujemy. Ewentualnie F3. Skoczek stoi słabo. No właśnie, to coś próbuję. Może tak jeszcze spokojniej. Żeby mieć tu wolną linię. O, napiera. Ok. Ale zaraz, mogę też tak zagrać. To na pewno jest dobre posunięcie. Wiąże. Słusznie. Wiąże, książę. Warto uwagi było w ogóle zbicie gońca i oddanie hetmana, ale to też chyba nie za bardzo. Co dalej? Jak to grać? Jak to grać? Jak to grać? Panie Zielonka, może tak? Okej, tu mi wieża atakuje. O, tak, bronimy. Możemy
tylko wieży nie podstawił. Musicie mnie pilnować. Odejdę królem. Okay, F3. Dobra. Dobra, i do góry. Będziemy męczyć. Już się jakieś tam opcje pojawiają. Mam nadzieję. Aha, tak, tak, tak. Dobra, ciach. Ten pionek, no muszę oddać, ale to jest izolowany. Dobra. Na końcówkę, co? No dobra, idziemy na tą końcówkę. I z tyłu będziemy go wiązać. Tutaj jeszcze taki jest ładny ruch, goniec F5. F4. A, ładnie pograł, bo wieżą wraca na D7. No to króla teraz uaktywnimy. Zaraz ja pionkę oddam za chwilę, tak będę grał. Dobra, H4 zagram, tak, to jest typowe, dowiążemy. Zbije on tu, tu, tu. Niedobrze. Niedobrze. No właśnie, jeszcze gorzej zagrałem. Tempo straciłem. No i walka o remis. Szkoda. Szkoda, że walka o remis. Ojej, jeszcze to mogę przegrać. Czas, czas. Tak, tak, ale fart. Bez komentarza. Bez komentarza. No tak bywa. Miałem. To chyba jest w topa w ogóle, nie wiem. Szczerze mówiąc. W ogóle tak dla treningu, to tutaj bicie jest przegrywające. Jak to wygląda? W ogóle jak ocena w tej sytuacji? Przegrywam. Król E3 trzeba grać. No ale tutaj już wieżówka właśnie na tym czasie to różnie bywa. A, królem mogłem bić. Faktycznie, dzięki. No bo to już mi wszystko rozwiązuje. Tak. Mogłem zbić królem, po prostu. Dokładnie. I remis. Tak, zgadza się. No dobra. Szkoda, że nie wykorzystałem tam ciutkę lepszej, ale to tak w internecie bywa. No dobra, jest wygrana, jest punkt tam, dobra, zapomnijmy o tym, bo nie jestem za bardzo zadowolony z tej partii, ale punkt to punkt. Ważne, że trochę odbity. Dobra, lecimy dalej. Mistrz międzynarodowy. Znowu białe, dużo tymi białymi dzisiaj. Też dobrze z jednej strony. Z jakiego państwa? Uzbekistan. Skupmy się, bo to bardzo... silny zawodnik zapewne. Dobra, zagrajmy znowu te G3 w królewsko-indyjskiej. Okej, klasycznie.
No hop. No hop. Zbije pionkiem. Inaczej dostanie B4. Zaraz, zaraz, nie mogę B4. B3 muszę. Nie mogę B4, bo tam po wymianie wiesz, skoczek na B3 i D4 mi wskakuje. To by było sprytne. Muszę wieża B1, a potem B4 spróbować zagrać. O właśnie. Okej, bronimy. I szybko B4 tego paskudnego skoczka stąd wypędzić. Ale mnie napiera. Dobra, muszę tak. Okej. Skoczek jest wypędzony. Bijemy pionkiem. On bije z E na pewno. Tutaj puszczamy pole. No dobra. Okej. Od razu schodzimy tutaj z ataku. A, i hetman H4 w ogóle nie zauważyłem. Ja już to przegrywam? Masakra. Masakra, już to przegrywam, ale klasycznie w ogóle. Ale bzdura, słuchajcie. Nie, no, no w ogóle masakra. Nie, no masakra po prostu, ale klasycznie przegrałem w ogóle. Nie ma co grać. Za szybko tam pograłem, DG3 było takie... O Boże. Co za dramat. No nie ma jak, bo odchodzi później i mat tutaj na H7. Wstyd mi trochę teraz, powiem szczerze. Wstyd. O, myślę, jakby król stał tutaj, to jeszcze bym się uratował. Ale nie stoi. Nie ma ratunku. Wieża G1, goniec odchodzi, dostaje mata. Król G1 też nie działa, bo bije po prostu. W ogóle te partie widzicie, jakie są skrajne. Raz idzie dobrze, raz idzie totalnie za szybko, beznadziejnie. Czysty Iwańczuk. No Iwańczuk solidniejszy. Chociaż z drugiej strony. Nieważne. Nie no, bez sensu. Wszystko przegrywa. Jej! Masakra. No wiem, widzę wieża F2. Widzę. Tylko on po prostu zbije. No zbije, no dobra. Może zbije gońca najpierw, ale nie zbije gońca. A to bez znaczenia, może zbić i też wygrywa. Potem daje mata. Damy mu tę satysfakcję chyba, prawda? Żeby dał tego mata przeciwnik. No damy mu tę satysfakcję. Niech ma. Okej. Zły jestem. No jestem zły totalnie. Głupia partia. Dobrze, przeanalizujmy sytuację. To była runda 7. 4 punkty mamy. Trzeba grać. Problemów z głową, jak z Iwańczuk. Wiecie, Iwańczuk to był zawodowy szachista na najwyższym szczeblu, więc no, psychika jest bardzo ważna w szachach. Ja już tym zawodowcem, zawodnikiem takiego szczeblu nigdy w życiu nie będę, więc... No wiecie, to na pewno sztab ludzi na to musi pracować. W dzisiejszych czasach to pewnie jest dobrze zaprogramowane tak, żeby było i zdrowo, i na ekstremalnym poziomie, profesjonalnie. Pierwsza bez hetmana, no ale mat, klasycznego dostałem takiego mata w królewsko-indyjskiej sab, w ogóle tam na H3, w ogóle jak dzieciak, no nie wiem, to co mną kieruje, szybka gra prawdopodobnie. No to taka mała złość jednak jest. Sportowa oczywiście, bo tam gramy o pietruchę przecież.
No zdarza się, no zdarza się, no oczywiście, że się zdarza. Ale ja się tak zastanawiam, jakbym zagrał sobie Titled Tuesday, słuchajcie, bez streamowania, bez gadania, to czy poszłoby mi lepiej na przykład? Tak, musiałbym takich kilka prób pewnie zrobić. Powiedzmy, nie wiem, 4-5 razy tak zagrać i zobaczymy, jaka średnia punktów by wyszła niż bez streama. Jestem strasznie ciekawy, tylko szkoda mi. Szkoda mi nie streamować po prostu tego turnieju, wiadomo. Za szybko poszło. Tam zamiast gońca na G7 wystarczyło królem na G2, na G1 zagrać i bym się jakoś obronił. Też gorzej by było, ale bym się jakoś jeszcze bronił. Wtyczka, która ukrywa ranking przeciwnika, ale to bez znaczenia dla mnie. To mnie naprawdę nie, jakoś nie rozprasza specjalnie. Czy patrzę w sufit? Tak, Beth Harmon? No co ty? Są jakieś gierki jeszcze? A, już się zaktualizowało. Mamy jakiegoś polskiego zawodnika? O, mamy jakiegoś, zobaczmy. Kim jest ten zawodnik? Nie, to nie jest Polak. Tu jest Polak niżej. A, pan tani. Paweł Jaracz. Białymi, bez figury, ale masa pionów. No, ciekawa końcówka. Myślę, że B4 trzeba ruszać, tak jest. Zasuwać pionem. No i tutaj białe przegrać tego nie mogą. O, jakie sprytne zagranie. Sprytne zagranie, tak, żeby wymienić gońce. Pionki będą potem maszerować sobie. Wygra na białych. D5. O, nie do końca taka wygrana. A nie lepiej tego piona było skosić? Znaczy, to białe pójdą tędy po pionka i może remis. No właśnie, tutaj białe się decydują na remis, ok. To są właśnie arcymistrzowie. Czy jest jakiś jeszcze Polak na horyzoncie? Nie widzę. Żigałko Siergiej z pingwinem. No dobra. 5,5. Jest dobrze, jest dobrze. Troszkę pospamuję i jeszcze przypomnę o turnieju 12 listopada na żywo w Olsztynie. Zapraszam. Kto ma ochotę, zostało miejsc 12 z tego, co już dobrze mi wiadomo. No i myślę, że będzie sympatycznie. Zachęcam również do donate'ów tu na górze donate'a na organizację turnieju. I tak już jest wspaniała kwota. Dzięki serdeczne. W jaki sposób jest najlepiej się uczyć notacji szachowej? Gram już dosyć długo, a nadal nie wiem, gdzie jakie pole jest. Ojejku. No, praktyka tylko czyni mistrza. Grasz w turnieju, zapisujesz partię i się nauczysz. Albo jak grasz na przykład jakąś długą partię w internecie, no to rób ruch i staraj się zapisywać te posunięcia. Nauczysz się wtedy. Najprostsze sposoby są chyba najlepsze. Mamy mistrza międzynarodowego. Ok. Jedziemy. I królewsko-indyjska. Trochę inna niż zwykle goniec F4. Okej, C5. Dobra. Gonimy gońca. Tak jest. No to hop. Dobra. Skoczek jest atakowany, no muszę wrócić.
Cyk. Jest atak, jest impreza. No muszę zagrać G4, żeby nie otworzyć wieży. A6. Skoczek C4. Czarne chmury znowu nade mną. Tutaj? Chyba dobry ruch. Jak to się dzieje, że oni mnie tak ustawiają tak bardzo łatwo? Jak to w ogóle? Jak to tłumaczyć? O, jak tu grać teraz? Zastanawiam się bardzo mocno. Może, może tak. Nie mam pojęcia, jak to grać. Pozycja jest ciężka. Leją i nie patrzą. Co, może oddam jakość? Trochę to szalony pomysł, ale oddam jakość. Oddam tą jakość. Nie, dobrze, no oddam, dobra, na C4. Potem tutaj i tutaj. Chyba, że mi zbije hetman na B8, to ja zbiję końca, trochę się wymieni. Dobrze to ja policzyłem? Nie, dobrze policzone jest. Żeby tak próbować się troszkę rozwiązać bez tej jakości. Okej. Tak też sądziłem. Jeszcze nie może roszady zrobić, bo. Będziemy grać bez wieży. Znaczy z wymienioną jedną wieżą skoczek B5 wchodzi, ale trudna pozycja. Dokładnie. Figury tutaj pogniót, a jeszcze goniec H4 jest taki ruch. I zagrał. Dobra, F6 muszę w ogóle strasznie. To wygląda katastrofalnie. A może sobie wyglądać, ważne, żeby rezultat był ok. No coś tutaj niestety debiuty mi chyba piszczą. Spróbujemy jakoś tam ostro coś tam przeciwnika próbować jakoś tam. Tylko czy w ogóle to się uda? C4. A skoczka jeszcze wpuści mnie potrzebnie te cepie.
Podstawiłem, podstawiłem. Karbon na G6 wchodzi, bardzo nieprzyjemny układ. Muszę to zbić. No. Hetman F7 oczywiście. Goniec F6 tutaj wisi. Dobra. Zrobił mnie jak niemowlaka. Nie, no masakra. Strasznie słabo pograłem, ale tu akurat nie jestem zły, bo totalnie pograłem w debiucie źle, więc wybaczcie. No, sądziłem, szczerze mówiąc, że jednak trochę lepiej będzie mi szło dzisiaj. Człowiek nieco wypoczęty, a okazuje się, że jednak jest odwrotnie. No, porobiony zostałem, porobiony. No trudno. Trudno. A wszystko, zobaczcie, zaczęło się od tego arcymistrza, z którym udało się wygrać. A potem jakaś taka, taki spadek totalny. W ogóle nie jarzę, o co chodzi. No, mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze turnieje. No, ale walczymy dalej. Cztery punkty. Cztery punkty są. Jeszcze dwie partie, więc trzeba walczyć. Dziewiąta, nie, jeszcze trzy partie. Ej! Czemu ja myślałem, że jeszcze... Zaraz. Dobrze mówię? 4 na 8. Jeszcze 3 rundy. A nie? No to w porządku. To jeszcze mi się chce grać. Znaczy to jeszcze mamy szansę na wyrównanie rekordu. Ja byłem przekonany, że to jest trzecia runda od końca. To spoko. No dobra. Dobra. Ktoś tam jeszcze gra. Kończymy i jedziemy z tematem. Już teraz nawet może być w brzydkim stylu, aby tylko punkty robić. Hikaru 8 na 8? No tak, już grał. 9, 10, 11. No tak, jeszcze 3 rundy. Jeszcze dzisiaj chciałbym jakiegoś skalpa tutaj zaliczyć. No jest szansa, oczywiście jest szansa. Ważne, że ta szansa jest. No, trzeba przyznać, że Hikaru cały czas trzyma ten ranking taki bardzo wysoki, powyżej 3200. No, powiem wam, kozak, no, co tu dużo ukrywać. Zresztą to jest piekielnie silny blitzkarz, więc szybko liczy warianty, niezły jest. Ale już sobie dajmy spokój z Hikaru. Zajmijmy się własną grą. A kto tu jeszcze gra? Runda za chwilę się rozpoczyna. Bez znaczenia, wujek. A druga przerwa po 8 rundach? A faktycznie coś w tym jest. No tak, to możemy sobie teraz chwilę pogadać. Chociaż tu jest napisane, że następna runda rozpocznie się wkrótce, więc ta przerwa już chyba mijała, jak sobie tutaj czekaliśmy chwilę. Dobra. Trzy rundy. Plan jest teraz taki. Teraz wygrać, przedostatnią wygrać, no i ostatnią o wszystko. Tak, Paweł Jaracz jest na 9 miejscu, polski arcymistrz, zgadza się. Oby tam dotrwał. G6.
Dzięki serdeczne za wszystkie followki, za wszystkie subskrypcje, za donaty na organizację turnieju i w ogóle dzięki za obecność przy okazji. Tak jak już sobie siedzimy spokojnie i rozmawiamy sobie przy herbatce. No właśnie nie. Kilka osób z Olsztyna się zgłosiło oczywiście, ale sporo osób właśnie spoza, więc to też jest bardzo miłe. Serię, o której opowiadam o debiutach szachowych? Tak, oczywiście zamierzam. Jaką mam kategorię? Mistrz krajowy. Mała literka M. Albo duża, bez znaczenia. Norbert Gierczak? GM? Nie kojarzę. Chyba sobie jaja robisz teraz. Słabiej gram w szachy. Kończę lekcję o 16 i odpoczywam 2 godziny, czyli 18 się robi. Co mam robić? Nie rozumiem troszeczkę pytania. Super, może spod granicy ktoś przyjedzie? Myślę, że nie. Myślę, że nie. A, że spod ten. Znaczy z różnych stron. No, ze Świętokrzyskiego ktoś się zgłosił, ale mi ludzie nie pisali skąd są, tylko to się wyjaśni pewnie na miejscu. A z Warszawki chyba ktoś tam na pewno jest. Nie ma czegoś tak. Nie no, norma na FMA. Proszę, zapamiętajcie sobie już ostatnią rzecz, bo to od roku albo ponad dłużej tłumaczę. Mistrz krajowy to jest to, co jak teraz posiadam, to jest ciuteńkę lepiej niż mistrz FIDE, więc ja nie zrobię normy na FMA. Ja mogę sobie to w każdym momencie wykupić, bo wszystkie warunki zostały zrobione, ale nie wykupię, nie ma sensu. Znaczy dla mnie to nie ma sensu. Jak trenować, jak się ma mało czasu? No, rozciągnąć czas. W każdej wolnej chwili, jeżeli bardzo to lubisz. Można też czytać w pewnych miejscach literaturę szachową albo rozwiązywać zadania. No tak, jednak króciutka przerwa tutaj jest. A my jesteśmy głodni gry. NMA się kupuje. NM to jest National Master. To jest taka. NM to jest taka międzynarodowa kategoria, co się równa mistrzowi krajowemu polskiemu. No, bez znaczenia. Słuchajcie, ja bym nie przykładał takiej ogromnej wagi do kategorii szachowej. Właśnie ludzie, którzy zakładają sobie, że chcą zdobyć tę kategorię, to im bardzo opornie to idzie. Oczywiście mówię tu o kategoriach powiedzmy czwarta, trzecia, druga, pierwsza, z reguły o te chodzi. No to jak się gra dobrze, jak się ćwiczy, trenuje, to kategorie, ranking szachowy same przychodzą. Nie skupiałbym się na tych kategoriach, że muszę zdobyć, muszę zdobyć, muszę zdobyć. Także już o tych kategoriach mi się nie chce gadać, wybaczcie. A kategorie nie grają, owszem. Ja pamiętam na Mistrzostwach Europy w szachach szybkich. Wyobraźcie sobie, grałem z zawodnikiem bez kategorii. Każdy mógł wziąć udział w tym turnieju oczywiście. I to było w Warszawie. Ja już wtedy byłem mistrzem krajowym. Byłem tam 20, nie wiem, 2 lata może miałem albo jeden. I przegrałem partię z tym człowiekiem, który nie miał kategorii. No i fakt, kategorie nie grały, ale gość grał na co najmniej poziom kandydata na mistrza, więc to, że nie miał kategorii, nie miało znaczenia, jak widać. No dobrze, długo te przerwy trwają. Szkoda, że w tym Titled Tuesday mogliby zmienić opcję właśnie troszeczkę szybszej gry, prawda? Szybciej te rundy mogliby puszczać. No bo tak czekamy, czekamy, nawet nie odpalili żadnego tutaj timera, byłoby wiadomo za ile sekund start, powiedzmy, żeby ktoś sobie po prostu zrobić herbatkę czy co innego. Szachy korespondencyjne trwały 10 lat, o Boże. Nie, to ja w tych się nie, w korespondencyjnych się nie orientuję kompletnie. Dobra, mamy mistrza FIDE, jedziemy. Rosja. Nie wiem czemu, ale lubię grać z rosyjskimi szachistami.
No i mamy typowy debiut. Sobie poprawiłem teraz gońca. No, i piękny skoczek na e5. Jest, jest. Plan jest taki. Tu mam f3. Jakaś wieża na e1, może. Minuta przewagi. Jest ok. Nie, no, tę partię trzeba wygrać. Oj, trzeba. A jak amator, kategoria A jak amator. Ładnie nazwane. No dobra, poprawmy wyżej figurę. No widzę, że kombinuje. Czas mu spływa, kombinuje. Coś tu próbuję wyrzeźbić. Miejmy nadzieję, że nie wyrzeźbić. No chcę tutaj zagrać, ewidentnie to widać. Dobra, postraszmy go hetmanem na h5. A, skoczek broni w ogóle, co ja? Oj, szachuj, żebyś ty nie podstawił teraz hetmana. Jak ja w ogóle gram? Ale zagrał tutaj, gdzie chciałem. No dobra, wyszło dobrze. Po f6 jakiś tam skoczek. Będziemy straszyć dalej. F5 od razu poszło. Oho, proszę, proszę. Herman F2, taki ruch, aby gońcem na H4 mieć opcję. Nie mogłem zbić? Nie, bo tutaj było bicie. Nie, ale D5 to w ogóle... Nie bierzemy tego pod uwagę. Zbił. No tym. Ok. Sprowokujemy go do wybicia tego gońca. Przyspieszył. Przyspieszył. Tutaj? To chyba jest błędny ruch. Chyba na pewno moje figury zaczynają się rozgrywać. Okej. Tak poleciał? Poleciał. Co? A tutaj wisi. O rety. No to mam pozamiatane oczywiście w tej sytuacji, słuchajcie.
Masakra. No dobra, to teraz wieżyczką muszę. Chyba go oszukałem. Znaczy, on sam siebie oszukał. Okej. No muszę tak. Teraz bądź mądry. Aha, tak, szach i biorę pionka. Gdyby nie to, to byłoby ciężko. O rety. To tego nie przewidziałem, słuchajcie. No nie, no, to remis. Znaczy, jak zbije pionka, to remis, ale pytanie, czy bić pionka? Muszę zbić pionka, no bo przegram inaczej. Śmieszne te szachy. Słuchajcie, no masakra. Mnóstwo czasu. Ważne, że nie porażka, no ale. Słabo gram dzisiaj. Przyznacie. Słabo. No dobra, no ale pół punktu, pół punktu. No to dwie ostatnie trzeba wygrać. Kurczę. Kompletnie bez czucia dzisiaj w tej końcówce. I to nawet nie chodzi o kondycję, bo ja cały czas tutaj wszystko widzę, że tak powiem, bo niektórzy tam pisali w komentarzach, że brakuje kondycji i tak dalej. Kardio. A tak nie jest teraz już przynajmniej. No cóż, no co zrobić? No dobra. Ciutkę żałuję, jak zwykle, ale trzeba rozegrać kilka słabszych turniejów, żeby może jeden wypalić mocny, nie? Ważne, że jeszcze są dwie rundy. 4,5 punkta. Ciutkę mało. No trzeba zrobić 2 punkty, żeby wstydu nie było, bo te 6,5 to takie w zasięgu zawsze jest. A jak idzie naszym polskim streamerom? Może ktoś się orientuje, ile mają punktów? Czy wypadam na ich tle źle, czy podobnie? No, wiesz co, Ziolkens, nie wszystkie partie tutaj będę na bieżąco analizował z silnikiem. Raz, że może nie męczyć materiału, a dwa, że te partie nie były po prostu bardzo, no nie były ciekawe, no były po prostu bardzo słabe. Dawid ma 3,5. Ale Dawid nie jest zawodnikiem takim super blickarzem, więc to żaden wstyd. On gra bardzo dobrze szachy klasyczne, oczywiście. O, Hikaru został widzem. Witam Hikaru. Oczywiście to nie ten Hikaru, co trzeba, ale również witam Hikaru. A, i widzicie, już jakieś głupoty mi tutaj na język wchodzą. Nie no, jak już z tym gościem tej partii nie wygrałem, to naprawdę wstyd. To przecież totalnie wygrana. Dzień dobry, Hikaru, dzień dobry. No dobra, następna runda za chwilę, runda przedostatnia. Kobieta. No, oczywiście, na dobitkę dzisiejszego Title Tuesday brakowało mi pani. Świetnie. No po prostu cudnie. Jedziemy. W i M. Jaki wariant? Ja nie obrażam pani, tylko ja mówię o słabość do szachistek w takim sensie, że nie potrafię z nimi grać.
Pytanie, co dalej? A może jakieś H5? A jakiś marsz zrobimy ślepej kiszki. Od razu dostałem związanie, więc uciekamy hetmanem na F8. Tutaj skoczek H7. Takie też typowe zagranie. Lecimy tym pionkiem, tym będziemy męczyć. Tak, w ogóle. Spróbujemy zagrać. Już psycha nie siada, już szachistka, nie szachistka, koniec z tym, słuchajcie, to jest przeciwnik w partii szachowej, nieważne, czy to jest silna kobieta, no ale wiadomo, jak to jest z paniami. Dobra, lecimy tam, tak, trzeba z każdym grać, z każdym, bez litości, na szachownicy każdy to wróg, pamiętajmy o tym. Czy ja muszę to pamiętać, to nie chcę wam nakazywać, oczywiście. Trochę tutaj z przymrużeniem oka to mówię. No to już osłabiliśmy punkcik. Jak zagra tak, to zagramy C5 i na F3 będzie wisiało. No, teraz powinno być. No, co z tego, że ustawimy dobrze pozycję, jak to trzeba wykorzystać? Właśnie najtrudniejsze w szachach jest to, żeby wykorzystać lepszą sytuację. To jest bardzo trudne. Piekielnie trudne. Dużo osób ma z tym problem. Między innymi tutaj siedzący i gadający bzdury. No to zaraz tutaj rąbniemy oczywiście tego pionka. Jeszcze tylko chciałem wstępem zaatakować pionka na C4. Widzę, że mi wisi pion, ale pion D6 tutaj w tych sytuacjach jest kompletnie, znaczy praktycznie nieistotny. No dobra, no to bijemy, tutaj wybijemy tak i potem walniemy tu. Okej, to gońce, bo zawsze mam potem takie opcje. F4 to bicie z szachem, skoczek C4 na wisi na B2. Pozycja czarna na pewno jest już dobra. Bez dwóch zdań. Mimo, że równo w materiale. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze zagrała. Tak, to jest dobre posunięcie. Dobra, zostawię jeszcze jedną figurę, no bo po co mam wymieniać i upraszczać tutaj opcje do przeciwniczki? Trzeba próbować komplikować. F4 teraz? Skoczek C4. Skoczek H5 wygląda nieźle. Okej. No para gońców najwyżej zostanie. O! Wiecie, że po tym ruchu mam wtopę praktycznie? Dwie lekkie za wieżę. No widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje w ogóle w tych moich partiach? To przecież dramat. To jest dramat. Dramaturgia. Co tu się wyrabia, słuchajcie? Niewiarygodne. Co ja gram w te szachy? Jest to pozycja przegrana. Może na odkucie jakoś spróbujemy jeszcze tutaj oczywiście powalczyć. Czy no trzeba walczyć do końca. Ojejku, przecież tak gra skoczek E6, no. O losie słodki. Skoczkę złapałem? Tu jeszcze wisi. W ogóle wszystko wisi. Wisi anand. No ale zbić? Zbić trzeba. O Boże. Co tu się dzieje? Jakąś aktywność złapać. Tylko jak i gdzie? Tak. Widzicie, co tu w ogóle się wyrabia? Przecież tragedia.
Biorę też piona, chociaż to bez znaczenia. Atakuje mi wieżę, okej. Dostrzegłem. O, grozi mat, świetnie. Cudownie. Co ja w ogóle robię? Muszę tak. Zostawię sobie tą wieżę, ale to już jest stan opłakany. Nie, no masakra. Oj, hetmana bierze przeciwniczka. Dobra. Jak już spadać, to z wysokiego konia. Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. No cóż, powiem tak. Pozycja oczywiście lepsza, a szachuś przegrywa. Jedna prosta taktyka i się zaczyna wszystko sypać. Dramaturgia. 4,5. No to walczymy o 50% w turnieju. No, nic nie zapowiadało to na początku turnieju, ale tyle porażek w taki głupi sposób. Nawet nie wiem, jaki dać tytuł filmu. Nie wiem, podpowiedzcie, bo jeszcze czekamy na ostatnią rundę. Po tylu porażkach już właśnie człowiek się przestaje denerwować, tylko się zaczyna śmiać ze swojej głupoty. A, strasznych ruchów. A może bym zagrał teraz z Dawidem Czerwem, jakbym miał 4,5, byłoby ładnie. No tak, tutaj mnie wietnamska zawodniczka ograła. No, coś w tym jest, Dolas Franciszek. Dobrze piszesz, że dla mnie jest kobieta jest jak dla Nakamury Carlson. Może tak być. Nie, nie oglądam Bartosza. Nie wiem, co tam się w ogóle dzieje. Nie interesuje mnie to, wybaczcie. Jak nie wyjść z wora? Poradnik? No tak, dobry poradnik. Jak nie wyjść z wora? Ale to już każdy potrafi, jak nie wychodzić z wora. To nie był mój dzień. A, jak nie wyjść z wora? W sensie tytułu, dobra. No, to nie był mój dzień, to takie chyba. Ale faktycznie, może zrobimy eksperyment. Może i macie rację, znaczy na pewno macie rację, że za tydzień na Tablet Tuesday wezmę sobie karteczkę, przykleję do monitora, żeby zasłoniło mi zawodnika. Już tam nie będę się bawił w ustawienia na czeską. Uczciwie wezmę karteczkę i nie będę wiedział, z kim gram. To będzie najlepszy sposób. I tak będziemy grać. Mamy ostatnią rundę. No i znowu królewsko-niska. Dużo tego jest. Może spróbujemy przeciwnika w pułapkę tutaj wciągnąć. Też to pułapko będzie ciężko. No właśnie, ale skoczek D7. No i spoko, można to grać. Lecimy na niego tutaj. H4. Problem ze skoczkiem. No dobra, no najwyżej wymienię. Powinienem zbić, tak, dobrze zrobił. Na powrót taty bez wypłaty. Aha, G4 za chwilę będziemy chyba próbowali grać. Chociaż jednak nie będzie to dobre. Tak.
Trzeba. I na B2 trzeba atakować, na B2 trzeba bronić. Roszada na raty. Czarnogóra, tak. F4 teraz ma możliwe. O, właśnie. Słyszał. O, tego nie widziałem, ale nie szkodzi. Mam nadzieję, że nie szkodzi. Mam taki chytry plan, tak i tak. Słabo gram te szachy dzisiaj, słuchajcie. Patrzę po swoich pozycjach, naprawdę jest... No to jest bardzo słabo. Bardzo słabo. Nic na to nie poradzę. Jakoś bez... Nie wiem. Bez ikry. Idziemy do przodu, tam nie ma się co czaić. No nieźle. Dobra, ale chyba się jeszcze ratuje gonie C2. Ale ładnie mnie słuchacie tutaj. No dobra, to wymiana jest dla mnie chyba ok, bo daje mi jakieś szanse. Ten goniec był silny. Tak mi się zresztą wydaje. Tutaj no troszkę go puszczam. Aktywności muszę trochę znaleźć. O, król. Nie pozwala mi na nic. Kosi i kosi. Skoczek B4 to tutaj jest taki ruch. Jeszcze. Ale on chce wygrać. No właśnie. Solidnie. Solidnie trzeba przyznać. Tutaj już ze mną pogrywa. Pozycja jest ciężka, nawet bym powiedział, jest bardzo trudna, szczególnie jeszcze po tym ruchu. To będzie wtapa, słuchajcie. O, rety, 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 rety. A może jeszcze tak? Może jeszcze tak spróbujemy. To daje remis prawdopodobnie, tak? Dobrze mówię? Nie, nie daje remisu. Mógł tu zagrać. Mógł tu zagrać.
Nieco się rozwiązałem jeszcze. Tak, bo jest skoczek E1. Wtopencja. No zbije, może nie zagra, ale zagra. No bo to i tak musiałem bić, bo i tak bym przegrał. Niewiarygodne. Wszystko przegrywam po prostu w tych szachach. Jeszcze na jakiegoś pacika może bym się tutaj załapał. Tylko jak to zrobić? Może tak? Nie wiem, czy to coś daje. Okej. Okay. Szach. Z powrotem. Jaki pad? Tu nie ma padów, to jest przegrana totalnie. Spróbuję sztuczki jeszcze, tak, może nie zauważy. A, nie zauważył! Nie zauważył, o rety. No dobra, mamy remis, szczęśliwy. No ale to widzicie, to są takie sztuczki internetowe, bez sensu. Przy przegrze. Tragedia dzisiaj w mojej grze, naprawdę. To, że mam 5 punktów, to sukces.